Tak wygląda pies, który czeka na sygnał do kolacji. Lubię kończyć mój dzień zaglądając na YouTube i ostatnio wkręciliśmy się bardzo z Markiem. Dzisiaj jest sobota i to jest dzień premiery na kanale Kasia Kempinguje, Kazik TV. Witajcie, witajcie ponownie na moim kanale. Ostatnio w społeczności zadecydowaliście w ankiecie, że chcecie zobaczyć, jak spędzam wieczór w przyczepie kempingowej i nadszedł ten czas i nadszedł ten vlog. Także zapraszam Was na jesienny wieczór w przyczepie. Podejrzewam, że ja spędzam swoje jesienne wieczory podobnie jak Wy, ale zostańcie ze mną, żeby się przekonać. Teraz jest dobry moment, żeby zostawić łapkę. Dzisiaj jest sobota i to jest dzień premiery na kanale Kasia Kempinguje, Kazik TV. Także właśnie kończę odpisywać na Wasze komentarze do ostatniego filmu o mikrokamperze. Jest to wywiad z Sylwią i z Januszem, którzy przyjechali do nas mikrokamperem i bardzo chętnie zgodzili się na wywiad. Także mieliśmy szczęście, że zgodzili się na to. Ostatni komentarz jest od Wojtka. Wojtek pisze: uwielbiam kamperowy minimalizm. To jest to, jak najbardziej, zgadzam się. Agnieszka Gajewska: hejka kochani, bohaterowie waszego vloga przesympatyczni. Oczywiście, bo wszyscy nasi znajomi, nasi widzowie są przesympatyczni. Zawsze te filmy z widzami, spotkania z wami są zawsze bardzo miłe i zawsze z tego są fajne filmy. Także pozdrawiam Wojtka, pozdrawiam Agnieszkę. Karolina Roki: przesympatyczni goście. Coś w tym jest, co? Mariusz Woźniak: fajny pomysł dla dwóch osób. I Janusz też tutaj mu odpisał, że też pozdrawia. Także bardzo nas to cieszy. Jak widzicie, czytamy wszystkie komentarze i staramy się na wszystkie odpisywać. Ale jest już wieczór, jest już po 19. Jest dokładnie 19:40. Ja już tutaj obskoczyłam YouTube, Facebook nasz i Instagram. I oto wyłączam komputer, moi drodzy, i oficjalnie zaczynam wieczór i zaczynam odpoczynek. Nie wiem, czy się orientujecie, ale jakakolwiek działalność w mediach, jakakolwiek działalność, czy to na YouTubie, czy to na Instagramie, wiąże się z wieloma godzinami spędzonymi właśnie w takiej pozycji. Tak wygląda życie YouTubera lub życie twórcy internetowego przez większość czasu. Większość czasu spędzasz przy komputerze, także bardzo dobrze jest w końcu ten komputer wyłączyć. Normalnie wyglądałaby nasza przyczepa, jednak dzisiaj robię dla Was vloga, więc zapalę światło. Jednak chciałam, żebyście poczuli ten klimat tej przyczepy, tego kempingowania wieczornego, kiedy w dach przyczepy uderza miarowo deszcz i po prostu nastraja to wszystko, żeby zawinąć się w koc i albo położyć się na kanapie, albo do łóżka z książką, ale o tym za chwilę, właśnie. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy swoje wieczory spędzacie podobnie jak ja. Świeca jest to po prostu element obowiązkowy. Zapalam światło, żebyście coś widzieli i robię sobie herbatę. Jeżeli chodzi o kubki, to rozmiar ma znaczenie. Życie w przyczepie uczy minimalizmu, jednak ja stosuję minimalizm wybiórczy. Jeżeli chodzi o herbaty, to jeszcze przede mną długa droga. Dzisiaj wybieram truskawka i malina w sam raz na jesienny wieczór. W warunkach kempingowych o wiele lepiej sprawdza się herbata ekspresowa niż herbata liściasta. Po prostu
ułatwia sprzątanie, taka ekspresówka. Może są wśród Was koneserzy liściastej herbaty. Dla mnie ekspresówka wystarczy. Herbata już się parzy, czy ten wieczór może być jeszcze przyjemniejszy? Może. I uwaga, mały spoiler, co będzie w następnej scenie? Domyślacie się? Oczywiście, przebywając w przyczepie, nigdy nie jesteś dalej niż 2 metry od swojej kuchni, więc teraz będziemy w kuchni działać i zrobimy domowe ciasteczka. Robienie domowych ciasteczek w sezonie zimowo-jesiennym w przyczepie ma wiele plusów. Po pierwsze, masz piękne, pyszne ciasteczka do herbaty. Po drugie, używając tego piekarnika gazowego w przyczepie, nagrzewam przyczepę i wypełniam ją fantastycznym aromatem. Dzisiaj to będzie cytryna i cynamon. Co sądzicie o takim połączeniu? Mam tutaj już zrobioną wcześniej masę na ciasteczka i zawsze tak robię, że kiedy robię kruche ciastka, robię je z podwójnej porcji, połowę zamrażam, połowę piekę tego dnia, kiedy je robię i tym sposobem mam zawsze w zamrażarce co nieco, kiedy mam po prostu ochotę na coś słodkiego. No, także to są ciastka maślane z cytryną i z cynamonem, także myślę, że będą fantastyczne. Jak mówiłam wcześniej, uprawiam minimalizm wybiórczy. Dzisiaj będę korzystać z takiej deski, ale mam też w przyczepie, a raczej w przedsionku pełnoprawną, pełnowymiarową stolnicę i mam prawdziwy wałek. No, można żyć minimalistycznie, ale ciastka, pierniczki trzeba robić, nie? Mało tego, mam jeszcze foremkę i to nie jest moja jedyna foremka. Dzisiaj przesyłam Wam mnóstwo miłości z mojej przyczepy i dzisiaj będziemy robili serducha. Za kilkanaście minut będą ciastka. Co można zrobić przez kilkanaście minut? Można napić się dobrej herbaty i można w końcu nadrobić zaległości książkowe. Chociaż ja uwielbiam czytać na maksa. Uwielbiam czytać wtedy, kiedy mam dzień wolny. Marek też lubi tak czytać. Uwielbiamy sobie urządzać takie maratony z książką. Także cały dzień albo weekend, czasami dzień i noc, jeżeli książka jest bardzo dobra. Ale dzisiaj kręcę dla Was vloga, więc to będzie tylko taka mała przerwa w oczekiwaniu na ciastka. Później pokażę Wam, w co lubimy grać, w jaką grę lubimy grać w nasze jesienne wieczory. Pójdziemy też na spacer z psem, ale tego nie będę dla Was filmować, bo jest już ciemno. Ale chcę, żebyście zobaczyli, jak mój pies cieszy się na spacer. Wasz na pewno też się cieszy na spacer. Ciasteczka już gotowe. Gorące! Ciasteczka niech sobie stygną. A teraz jest czas na spacer, moi mili. Ja już założyłam bluzę. I zanim zawołam pieska, założę kurtkę, bo pada. Nieodłącznym elementem spacerów zimowych z psem, zimowych, jesiennych, to jeszcze nie zima, to dopiero jesień. Jest oczywiście kurtka przeciwdeszczowa. Też ostatnio zabezpieczałam nasze kurtki Fabsilem, tak jak zabezpieczyłam przedsionek. I dzisiaj pada deszcz, ale przedsionek nie przecieka, także jestem bardzo zadowolona. Tutaj macie dowód, że naprawdę pada. Widać? Trochę widać. Także nieodłącznym elementem mojego życia codziennego na kempingu jesienią jest kurtka przeciwdeszczowa oraz oczywiście para kaloszy. Ponieważ mamy tutaj wszędzie trawę, wszędzie jest mokro, a pies wiadomo najbardziej lubi chodzić po trawie. Tam jest najciekawiej.
tam się najlepiej wącha, tam się najlepiej sika, więc żeby nie kontrolować go zbytnio, żeby miał trochę wolności i nie przejmować się tym, że zniszczę sobie buty, po prostu chodzę na spacery w kaloszach. Kolejnym elementem jest latarka. I może mi się uda Wam pokazać, jak jest ciemno na kempingu. Nie mamy żadnego oświetlenia na kempingu ze względu na nietoperze. Lampy przeszkadzają nietoperzom. Więc czołówka. Czołówka jak najbardziej się sprawdza i jak najbardziej się przydaje. To jest bardzo fajna czołówka, którą można ładować na USB. A że my używamy tej czołówki przez kilka miesięcy w roku, praktycznie codziennie, po jakieś pół godziny dziennie, więc jak najbardziej taka dobra czołówka z ładowaniem się przydaje. Już jestem gotowa, żeby zawołać psa. Diesel! Dieselek! No chodź! Bierzemy ze sobą woreczek. No cześć, Dieselek! Idziesz na spacerek? Pokaż się. Pokaż się tu do światła. Chodź. No chodź. Chodź, Diesel. No, jesteś? O, ktoś się przeciąga. Jesteś gotowy na spacer? Tak? Idziemy na spacer? Idziemy. Tak wygląda pies, który czeka na sygnał do kolacji, tak? Dzisiaj mała kolacja, bo ostatnio ktoś mnie budzi o 3:30. Dlatego mała kolacja, bo jak jest duża kolacja... Nie, nie, nie! Oj nie, nie było sygnału do kolacji. Dieselek, na górę. Hop, hop, dobrze. Zostań. Nie rusz. Nie rusz, nie rusz. Nie rusz. Nie rusz. Dobry pies, bierz. Jest kolacja. Smacznego. A wy jesteście już po, przed kolacją? Jak to u was jest? Jeszcze jedno małe, maluteńkie ale. Moi drodzy, zmieniła się pora roku. I ten wieczór byłby idealny. Jest już prawie idealny. Prawie idealny. Wiecie, czego mi brakuje? To są kapcie model letni. Brakuje mi ciepłych kapci model jesienno-zimowy. Już dzisiaj nie będę włączać laptopa, nie będę już wchodzić na internet, ale jutro pierwsza rzecz, którą robię, to zamawiam sobie ciepłe kapcie. Dlaczego zamawiam kapcie, a nie jadę do sklepu? Ponieważ mieszkamy w środku niczego i najbliższe miasto, Barnstaple, jest oddalone jakieś pół godziny drogi samochodem i naprawdę nie chce mi się jechać do miasta tylko po jedną rzecz. Więc większość rzeczy naszych zamawiamy po prostu online, albo z eBay, albo z Amazon. I tak też będzie z moimi kapciami. Jeżeli uda mi się kupić coś fajnego, pochwalę się w następnym odcinku. A czy Wy robicie zakupy przez internet, czy jednak wolicie iść do sklepu, do centrum handlowego, do sklepu obuwniczego i spotkać się z żywą osobą, zobaczyć towar, pomacać, ocenić jego jakość i dopiero kupić? My ze względu na wygodę i lokalizację, gdzie mieszkamy, robimy większość zakupów przez internet. Powiem Wam, że bardzo trudno układa się polskie wyrazy, kiedy masz angielską wersję Scrabble. Mieliśmy kiedyś polską wersję z polskimi znakami i w ogóle z innym układem liter. Chodzi o częstotliwość głosek po prostu w polskim i angielskim. Także my angielskim setem gramy według swoich zasad, wszystkie chwyty dozwolone. Marek, Twoja kolej. Małe przypomnienie, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zapraszamy serdecznie. Dieselek już zajął pozycję w naszym łóżku, na moich nogach. Tam są moje nogi.
Teraz nie mogę się ruszyć, bo będę niepokoić psa, jak się ruszę. Czy wasz pies też tak robi, że kładzie się na was w łóżku, a jak się poruszycie, to warczy i jest niezadowolony? Podobnie jak wy, zapewne lubię kończyć mój dzień zaglądając na YouTube i ostatnio wkręciliśmy się bardzo z Markiem w kanał Foxes Afloat. Jest to kanał pary, która żyje i kruzuje, podróżuje na łodzi mieszkalnej w Wielkiej Brytanii. Bardzo nam się ostatnio to podoba. Takie kempingowanie, kamperowanie na wodzie. Jeszcze tego nie próbowaliśmy. Brzmi wspaniale. Brzmi bardzo ciekawie. No dobra. Zobaczymy, co tam u Foxów, a ja żegnam się z wami. Dziękuję bardzo za obecność. Łóżko już mi się grzeje, bo mam koc elektryczny, o którym mówiłam wcześniej. Także temperatura wzrasta. I dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną w tym odcinku, że spędziliście ten wieczór razem z nami, wieczór jesienny. Życzę wam złotej polskiej jesieni, przede wszystkim słonecznej i suchej. Podzielcie się, jakie macie patenty na to, żeby te jesienne wieczory wam miło upływały, czy wyglądają podobnie jak to, co widzieliście w tym odcinku, a może robicie coś jeszcze innego. Zachęcam was do tego, żebyście rozejrzeli się po moim kanale, bo jest tutaj wiele filmów, wiele playlist z naszych podróży wcześniejszych i z naszych przygód. Także zachęcam was serdecznie do tego, żebyście zobaczyli, o czym są moje inne filmy i czekam na was w następnym vlogu. Pa! Pa, pa! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.